kwiatkiem bardzo łatwym do wykonania jest krokus. Krokus będziemy wykonywać podobnie jak przy wiśnieni, z tym, że tutaj potrzebnych jest 5 płatków i te płatki wykonam z krepiny, czyli takiej grubszej bibułki. Mamy tutaj fioletowe krokusy, pomarańczowo-cytrynowe, a teraz zrobimy krokus z bibułki białej. Potrzebne nam są 5 płatków, więc tnę krepinę na 5 takich pasetków. Krepina, jak widzicie, jest mocno zwarszczona, która po przeciągnięciu palcem łatwo się nam po prostu rozciąga i wtedy łatwiej wykonać prawidłowe właśnie płatki. Możemy w ten sposób zrobić, żeby te płatki były takie właśnie, przypominały takie małe łódeczki. I tak jak wspomniałam, tych płatków potrzebnych jest 5. Również zwijamy je tak jak cukiereczki, podobnie jak płatki, które były robione do przebiśniegów, właśnie w ten sposób i robimy łódeczki. Do środeczka potrzebne będą nam takie pręciki, ja to nazywam pędzelki, które możemy użyć z innych kwiatków. One nie muszą być koniecznie koloru pomarańczowego, ale żeby one były widoczne, były innego koloru niż płatki. I zbieramy właśnie do jednego kwiatka te właśnie płatki układamy tak mniej więcej równomiernie, żeby to przypominało właśnie krokus. Tylko musimy mocno przytrzymać, bo już krepina jest bardziej sztywna. Jest ciężko tak zwinąć, tak umocować te płatki, żeby nam się nie wysuwało. I tutaj jak najbardziej posługujemy się obcęgami. Dzieci mogą to zrobić, poprosić rodziców, żeby wam pomogli mocniej to ścisnąć, ale wierzę, że to jest do wykonania przez was. I mamy już kwiatek krokusa. Do tych kwiatków również możemy użyć tych listków, które były użyte zarówno do przewiśniegów, do tych tak zwanych pałek. Również takie same mogą być użyte listki. I zawijamy. Przypominam o posmarowaniu klejem na początek, po to, by nam się bibułka nie ściągała. I tutaj ja zazwyczaj, jak już schodzę z tej bibułki do druciku, ponieważ jest tu grubiej, muszę wspomóc się klejem, żeby nam bibułka nie zsunęła się z tego kwiatka. I dalej zawijamy, tak jak wszystkie inne kwiatuszki, dołączając do tego oczywiście listki, wcześniej wycięte listki. Zawijamy. Możemy lekko posmarować klejem. I gotowe. Mamy białego krokusa. Wkładamy do
wazonika z innymi krokusami.